No. Witam. A dzisiaj trochę niedźwiedziej diety, czyli korzonki. A rzecz będzie o łopianie. Roślinę znamy stąd, że nieraz w dzieciństwie rzucaliśmy się popularnymi rzepami. A jego korzeń, oprócz właściwości kulinarnych, ma także działanie lecznicze. Jego odwary działają przeciwzapalnie, a stosowane wewnętrznie pobudzają pracę wątroby oraz przemiany materii. A wielocukier zawarty w korzeniu inulina umożliwia osiedlanie się dobrej florze bakteryjnej w wilicie grubym. Natomiast liście mają działanie antyseptyczne, więc można je stosować jako kłady na rany. A rośliną, z którą możemy pomylić łopian, to gatunki lepiężnika, ponieważ starsze liście są podobne do liści łopianu. Jednak gdy dokopiemy się do korzeni, widać znaczącą różnicę. Lepiężnik wytwarza podziemne łodygi, czyli kłącza z korzeniami przybyszowymi, które biegną poziomo. Natomiast korzeń łopianu rośnie pionowo w dół. Najprościej z korzenia łopianu jest ugotować po prostu zupę. A ja upiekę go w popiele. W tym celu kroję na cienkie plastry. Oraz zawijam w pakieciki liści szczawiu. Tempo listnego, bo ma dość duże liście. Nacinam nerw główny liścia szczawiu, tak aby wsadzić tam ogonek. I tworzy się taka naturalna koperta. Smakiem przypomina nieco smak pieczonego ziemniaka, ale ma taki specyficzny, jakby dziki posmak. Korzeń łopianu, szczególnie na wiosnę i jesienią, jest dość pożywny, bo zawiera dużo skrobi. A ja tymczasem dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek.